Kolejny poniedziałek, 22 listopada. Witam Was serdecznie i gorąco z mroźnej Ostródy. A dziś chciałbym podzielić się z Wami następującym słowem. Oto są na górach nogi zwiastuna ogłaszającego radosną wieść o pokoju. Oraz słowa z drugiego listu do Koryntian. Bóg nas pojednał z sobą przez Chrystusa i poruczył nam służbę pojednania. Pokój to nie jest tylko zaprzestanie wrogości. Pokój to prawdziwa przyjaźń, braterstwo, prawdziwa miłość, zrodzona z tej miłości, którą Bóg okazał człowiekowi, poświęcając dlań swojego Syna, Jezusa Chrystusa. To słowa myśli biskupa Władysława Firli. Rzeczywiście możemy, drodzy, powiedzieć, że te ostatnie dni, a może tygodnie i miesiące, to czas, w którym bez wątpienia żyjemy w dużym niepokoju. Na pewno w sposób szczególny martwimy się o to, co dzieje się na naszej wschodniej granicy. Jesteśmy zaniepokojeni także wzrostem cen, inflacją, która coraz mocniej dotyka naszych portfeli i też w sposób nieprzerwany kolejny już rok patrzymy z pewnym lękiem i obawami przed pandemią, która wciąż zbiera swoje śmiertelne żniwo i wciąż nie widać jej końca. Do tego zapewne dochodzi bardzo wiele różnych naszych osobistych, prywatnych lęków, obaw, smutków i zmartwień, które sprawiają, że no właśnie doświadczamy na co dzień niepokoju, obaw, z niepewnością wyglądamy w przyszłość, obawiając się tego, co przyniesie kolejny dzień. Myślę, że w ostatnich latach, a może nawet dziesięcioleciach, jest to chyba taki najbardziej niespokojny i niepewny czas, w jakim przyszło nam żyć. Nie jest to dla nikogo z nas ani łatwe, ani przyjemne. I nie ma się co dziwić, że chcemy szukać tych pewnych fundamentów, czy pewnego oparcia, pewnych wartości, które dałyby nam pewne wytchnienie, czy właśnie ów pokój, którego tak często nam brakuje. I myślę, że te dzisiejsze słowa w sposób jasny i czytelny kierują nasze myśli i spojrzenie właśnie na tego, który jako jedyny może nam dać ten pokój. Pokój zarówno w tym świecie doczesnym, za naszego życia, ale także w pokój w kontekście tego, co dziać będzie się w przyszłości. To Pan Bóg jest tą bezpieczną przystanią, czy tą latarnią, która oświetla naszą drogę w czasach lęku, w czasach niepokoju, w czasach życiowej burzy. I to warto właśnie Jemu zaufać i Jemu powierzyć swoje sprawy, swoje życie, wiedząc, że On najlepiej wie, co dla nas jest dobre. Również właśnie, jeśli chodzi o nasze życie wieczne, to On, upewniając nas o tym, że Jezus, umierając na krzyżu, usprawiedliwił nas, a więc wywalczył nam zbawienie, jest tym, który może właśnie dać nam pokój, bo nie musimy martwić się o to, co czeka nas w przyszłości. Jednocześnie słowa apostoła Pawła, które dziś usłyszeliśmy, są także słowami, które stanowią dla nas bardzo konkretne wezwanie, czy też wyzwanie. A mianowicie mówią one o tym, że Chrystus poruczył nam służbę pojednania. A więc to nie jest tylko tak, że Bóg daje swój pokój nam, ale także powołuje i wybiera nas do tego, byśmy to my nieśli do świata i do ludzi Jego pokój, byśmy byli zwiastunami tego pokoju, byśmy wszystko to, co mówimy, co robimy, jak żyjemy, świadczyło o tym pokoju i służyło temu pokojowi, a nie powodowało zamęt, niepewność, czy jeszcze większe doświadczenie. Życzę Wam, drodzy, by ten dzisiejszy dzień i był właśnie takim czasem, kiedy doświadczymy w swoim życiu Bożego pokoju, pomimo lęku i pomimo obaw, które nosimy w swoich sercach. A jednocześnie życzę Wam i zachęcam do tego, by był to czas, w którym i my będziemy w życie innych ludzi wnosić pokój.
Miłego dnia, wszystkiego dobrego z Panem Bogiem.